Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, trwa właśnie finał z cyklu Grand Chess Tour, gdzie bierze między innymi w nim udział Magnus Carlsen. I tutaj przedstawię partię, która była ciekawa, dlatego że Magnus zagrał bardzo nietypowy debiut, o którym też kiedyś tam wspominałem w niektórych filmach, ale to nieistotne. Debiut ciekawy, kąśliwy i nie do końca białe mogą wiedzieć, jak dobrze zareagować. Już przechodzę do rzeczy. Partia pomiędzy Caruaną a Carlsenem. Caruana rozpoczął ruchem e4, Carlsen zagrał skoczek c6. No i to jest to posunięcie, które właśnie może zaskoczyć przeciwnika. Tutaj oczywiście można białymi grać różnie. Można rozpocząć ruchem teraz d4, można zagrać i skoczek f3, i skoczek c3. Jest szereg możliwości zagrania różnego debiutu w tym momencie. No i Caruana zdecydował się na zbudowanie centrum grając właśnie d4. I od razu jest wrzutka d5. Co ciekawe, został ten ruch tutaj, znaczy to posunięcie teraz ze strony białych, czyli przepchanie pionka, zamyka pozycję i można powiedzieć, że właśnie po tym posunięciu goniec f5 tutaj białe mają więcej przestrzeni, co jest prawdą. Taka trochę obrona francuska z minusem, że nie można zagrać c5, ale zwróćmy uwagę, jakie byłyby alternatywy. Weźmy tutaj pod lupę posunięcie, bicie na d5. Tutaj jak odbijemy hetmanem, no to grozimy bezpośrednio z atakiem na pionka, więc zagranie typu skoczek f3 bardzo się narzuca, jest normalne. Wtedy wychodzimy gońcem. Zobaczcie, jaki prosty rozwój. Atakujemy skoczka, grozimy długą roszadą i atakiem na pionka d4. I tutaj na przykład po zagraniu skoczkiem na c3 możemy zagrać hetman h5. Bardzo ciekawe, takie ostre dosyć rzeczy, nawet po d5 długa roszada robią się niezłe dymy na szachownicy. Jeżeli ktoś lubi w ten sposób grać, jak najbardziej zachęcam, ale przejdźmy do partii, która była tutaj bardzo ciekawa. Goniec zagrał na f5, na co skoczek f3 Caruana, posunięcie e6 i goniec na d3. Tutaj zwykła wymiana tych gońców jest jak najbardziej poprawna. No i plus czarnych jest taki, że nie ma białopolowego gońca, który miałby tutaj ciasno. Ciasno już nie ma gońca. Hetman zagrał na d7, to przede wszystkim przygotowuje do długiej roszady, jest to posunięcie normalne w tych układach. c3, posunięcie f6 i to jest podgryzienie centrum w tym momencie. Roszada ze strony białych i pionek zbija na e5, żeby trochę te centrum rozwalić, żeby goniec też miał swobodę gry. W tym układzie czarne mogłyby spokojnie zagrać skoczkiem tutaj na e7, wyprowadzać dalej te figury, może skoczka na g6 i próbować atakować pionka, normalna rzecz. Jednakże Carlsen zagrał a5. Od razu próbuje zapobiec posunięciu b4, wieża e1 ze strony Caruany, goniec c5. Teraz już widzimy sens tego ruchu a5. Chciał wyprowadzić po prostu gońca i to też jest fajne, że jak analizujemy partię i nie wiemy w pewnym momencie, o co chodzi, to za ruch albo za dwa jesteśmy w stanie sami wywnioskować, co jest przyczyną zagrania takiego posunięcia, a nie inną, więc myślę, że analiza partii tutaj jest potrzebna bardzo. Skoczek zagrywa na d2 i posunięcie a4 ze strony Magnusa. Tutaj przede wszystkim Magnus mógł po prostu wyprowadzić dalej figurę i na przykład po skoczek b3 wrócić sobie gońcem, goniec e3. No i tego typu posunięcia tutaj mogłyby nastąpić. Partia byłaby na normalnym poziomie. Jednakże Magnus postanowił jak to po swojemu zagrać a4, co nie jest najlepszym wyborem. Jednakże Caruana tutaj nie wykorzystuje takiej ciekawej opcji jak skoczek na g5. Ten skoczek stoi tutaj bardzo dobrze. Zagrać h6 nie można, bo jest hetman na g6, więc w przyszłości można spróbować zagrać też f4. No to są takie na pewno kośliwe ruchy, aczkolwiek nie są one jakieś mega przeszkadzające czarnym w dalszej gry. Bardzo zresztą to wszystko jest ciekawe. No nie będziemy tutaj gadać 8 godzin i rozwijać tematu debiutowego. Przejdźmy dalej. Posunięcie b4 ze strony białych, nastąpiło bicie skoczkiem, goniec kulturalnie na b6, goniec na e3, no i wymiana. Wymiana i teraz posunięcie b6, tak żeby tutaj skoczek nie miał wejścia na c5. No to jest normalna sprawa. No i teraz tak, można stwierdzić, że czarne mają bardzo dobrą pozycję, dlatego że tutaj pionek na a2 jest słaby, pionek na c3 no, jest rozbity, aczkolwiek on ma opcję wymienienia się grając c4, ale tak naprawdę nie jest to wygrana białych, ani wygrana czarnych.
Kwestia gustu, kto jak lubi grać, jest to względnie równa. Skoczek zagrał na g5, skoczek w końcu na e7 i skoczek zbił na h7. I to bicie jest trochę podejrzane dla białych. Tutaj ten skoczek będzie długo cierpiał, zaraz zobaczycie dlaczego. Tak naprawdę według mojej oceny ta partia po biciu na h7 może się skończyć i to jest główna przyczyna problemów białych. Jak można byłoby w tej pozycji grać po skoczek na e7? Ciężko powiedzieć. Bicie wydaje się sensowne, ale będzie problematyczne. Już pokazuję dlaczego. Skoczek na f5, wieża h3 z obroną tego skoczka i król d8. Bardzo dziwne posunięcie. Tutaj można byłoby spokojnie zagrać skoczkiem. Hetman by mógł odejść na e2 i można by było na przykład zagrać na g6, spróbować zagrać na f4. Ale jak hetman by wrócił, z powrotem byśmy zagrali, zaatakowali hetmana, hetman by wrócił, no to finalnie myślę, że skoczek f7 wygląda bardzo dobrze, pilnuje wieżę, skoczek nie może zagrać tutaj, wieża się broni, potem myślę, że długa roszada w planach, ewentualnie król d8. No, król w centrum, groźnie wygląda, ale to związanie wygląda też bardzo nieprzyjemnie po stronie białych. W momencie tym król zagrał od razu na d8, a 4 zagrały białe i tutaj skoczek zbił w końcu pionka. Hetman zagrał na e2, skoczek g6 właśnie z planem na f4, hetman g4, skoczek wrócił, hetman zagrał na f4, dokładnie w tej sytuacji, i skoczek na f7, czyli podobny schemat pojawia się to, co przed chwilą mówiłem. Ten skoczek na f7 stoi tutaj bardzo, bardzo dobrze, broniąc wieżę. W tym układzie a5 ze strony białych, czyli próba tutaj rozbicia skrzydła, król c8, wieża zagrała na e1. No tutaj słuchajcie, partia była grana tempem 15 minut bodajże plus 3 sekundy, więc w każdym razie rapidowe tempo. I teraz po tym ruchu pionek tutaj zbił. Jasne, no tutaj można by było próbować zbijać, ale po wymianie skoczek stoi tutaj fatalnie. Zwykłe wybicie pewnie gwarantowałoby czarnym prostą grę. Król b7, wieża a8 i grać tam po wolnych liniach, po przestrzeni. Więc tutaj czarne na pewno miały to w planach. Wieża zagrała na e1. Karuana na pewno próbuje komplikować pozycję. Bicie nastąpiło i hetman zagrywa na d2. Ta pozycja już jest podejrzana białymi. Ciężko mi coś doradzić, jak białe miałyby lepiej pograć. Plan czarnych jest prosty. To z naszej perspektywy czarnych jest ważniejsze. Tutaj hetman na d2. Posunięcie e5. Ze strony Magnusa można by było grać po prostu e4, e5, sprawa też myślę, że w miarę zrozumiała, pionek do centrum, wieża zagrywa na a1 z powrotem, więc Karuana widać, że grając tutaj potem wraca, nie wiadomo o co tak naprawdę chodzi. Zwróćcie proszę na czas, jaki teraz dysponują panowie, tutaj po minucie. W tej sytuacji powierza a1, przepraszam, nie było a4, tylko hetman na b5. Z atakiem na skoczka, hetman na c2, obrona, atak, trzeba uważać, skoczek z siódemeczki na d6, skoczek na d2 i a4. No i pionek zasuwa tutaj powolutku po autostradzie, więc spokojnie ten pionek jest broniony, więc jest silny, trzeba na niego białymi uważać. g4. Zwróć też uwagę znowu na to, co się dzieje cały czas na tym związaniu, o którym mówiłem. Paskudne związanie, tym bardziej po g4 wieża nie jest broniona. Skoczek subtelnie sobie wrócił. Skoczek zagrał na f3, skoczek na c4, no jest obrona, jest bardzo aktywna figura, tylko grać taką partię i się z tego cieszyć. Tutaj w tej sytuacji skoczek z f na g5 nastąpiło, posunięcie a3, skoczek f7, no i ta wieża w końcu uciekła, znaczy została zmuszona, aczkolwiek zobaczcie, że te skoczki no tak naprawdę nie biorą udziału w grze. Wrócił na g5 skoczek z h, hetman b2. No i tak naprawdę teraz się zaczyna już opcja wykańczania tej pozycji, tej partii, no bo tutaj po wybiciu jest po prostu nawet wybicie pionkiem i nawet jak wieża zbije, hetman zagra na d7, no to tutaj już nie ma opcji, żeby obronić się przed dorobieniem hetmana, więc w tej sytuacji po hetman b2 hetman zagrał na d1, a2 przycisnął tutaj Carlsen Karuanę, skoczek na e6, jakaś próba, nie wiadomo w sumie czego. No i hetman spokojnie wrócił. No Carlsen gra tak, można powiedzieć, bardzo też czasami zachowawczo, a to dobrze, bo on nie daje szans
stara się grać tak, żeby nie dawać szans przeciwnikom na jakąkolwiek kontrę. Skoczek wrócił na g5, posunięcie e4, cały czas tutaj przewaga jest po stronie białych. Król zagrał na g2, w tym układzie wieża sobie na a5. No to jest też takie przytrzymanie, poczekanie, nie danie przeciwnikowi żadnych tutaj możliwości kontratakowania. Po prostu bardziej ochronił tutaj pionka. Skoczek wziął, wieża f8, hetman e2. No i w tym układzie hetman zagrał na b1. Moi drodzy, ta pozycja, ta partia już się w tym momencie skończyła. Na sekundach panowie grali, więc to też trzeba wybaczyć pewnie za super niedokładność. Tutaj wszystko było w miarę dokładne. No to jest koniec partii, nie ma jak się bronić, bo nawet jak hetmanem zagramy tutaj, to wymieniamy, wybije król, jest szach, król wróci, skoczek b3. Przewaga materialna jest tak duża, że spokojnie czarne dają radę. Ciekawy debiut, ciekawa alternatywa czarnymi. Też my razem z Pawłem zrobiliśmy na ten temat minikurs na skoczek c6, ale to jest inny temat. Tu chciałem Wam pokazać, że ciekawy, troszeczkę lewy debiut daje możliwość też grania fajnej partii na najwyższym poziomie. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.